O, proszę, proszę, sprytne podejście. Energetyka. I od razu już mamy negocjatora. 25% jeszcze sobie żąda. Toż to rozwój w biały dzień. Teraz bez plis. Ale walczy. Aż chłop się zaciął i cały czas pominął. I ten chłop też pewno wyjdzie, bo uznanie, nie, to mi się nie opłaca. Ale udał argument. Ten argument był nie do... O, i wiesz, powiedział, nie, za taką stawkę nie będzie robił, ale dał mu najlepszy argument, bo to zrobił, dlatego. Nie podoba się, no to wyjazd. Okej, teraz do jakiegoś Diaza. Na ciche podejście z forsą się trafiło. Oczywiście, to klikamy sobie Enter. Biera wejście dachem! No to już widzę, że zaczyna gruba zabawa, jeżeli wchodzimy dachem. Oczywiście, wiadomo, na cicho. To jest tutaj interesujące, bo on chyba miał 200 level, coś? Trzeba będzie to zobaczyć zaraz, który to miał level. Chyba 200 coś, nie? Salon w mieście w sumie jest, no. Obstawiałem, że będzie Cayo Perico. Cayo Perico. Salon w Cayo Perico, to już mnie pogięło, naprawdę. Że po prostu będzie ten jakiś salon w Paleto. Tutaj zobaczcie, że ten Diaz to on ma 223 poziom. To tak jestem zdziwiony, że nie ma kupionego wszystkiego w tym miejscu. Dlatego jestem zdziwiony, naprawdę. Okej. Może być, bo mi się zaczął klakson normalnie, cały czas jedzie na tym klaksonie. Chyba ten Diaz nawet jedzie cały czas na klaksonie. Nie, patrzcie. Teraz wyszliśmy z tego wozu i on cały czas trąbił. Ciekawe. Może mi się zacięło? Nie mam pojęcia. Dobra. No to oczywiście wiadomo. Skok spadochronem. Zobaczymy oczywiście, jak sobie z tym wszystkim randomem poradzą. Dlaczego ja ten w ogóle tak leciał w tamtym kierunku? Robi jakieś dziwne kółko. Ja nie wiem, tutaj jeden mi się zgliczował. Widzicie, leci bez spadochronu, ale ze spadochronem. Jakie cuda mogą się wydarzyć? O, nawet się o niego jeszcze rozbiłem jakimś cudem. Używamy sobie tutaj przepustki. Tyle. No to powinno nas przenieść od razu. Tam jeszcze oczywiście wiadomo, koleś warnął paralizatorem dla pewności, żeby kamera, która się nie rusza, żeby się nie ruszyła. No to już jest standard, który wiadomo, że się dzieje cały czas, że używają paralizatora na kamery, które się nie ruszają, no bo nie znają, które się ruszają, a które nie. Dobra, no i oczywiście wchodzimy sobie tym szybem windy, aby być praktycznie tam, gdzie byśmy wchodzili od dołu. Tak, dokładnie. Nie ma co iść naokoło, bo to jest całkowicie bez sensu. Okej, zeszliśmy sobie, no i zobaczymy teraz, jak tutaj wyjdą. Czy ogarną, czy nie będą ogarniali. W ogóle zobaczymy też, jakie zrobił przygotowania. Kurde, co za karabin. O kurde, ale walnęli, widzieliście to? Czterech gości z karabinami tutaj leci. Interesująco. No, no. Nie, no jak ja widzę ich skilla, no to mnie to rozpierdziela już. Coś tutaj wiedzą, macie, otworzę wam drzwi. Zrobił kartę drugiego poziomu. Ja ci nie mogę. Co za agent to jest prawdziwy. Ciekawe, czy jeszcze będą wiedzieli, że ten koleś, co tam idzie, to jeszcze będzie zawracał. Jak tutaj go walną. O, proszę. No muszą teraz kamerę walnąć. Ta kamera go zobaczy. To trzeba ściągnąć. Nie ma znaczenia, czy ją zatrzymasz, czy nie. Ona prędzej czy później weźmie i go zobaczy. Tutaj nie ma co ryzykować, tak zwane. A jeszcze włączyli światło, proszę, proszę. Tak dla całkowitej pewności, że nikt nas na pewno nie zobaczy. Dobra. Tak, sobie wyłączył ktoś tam światło. Lecimy i po prostu zbijemy sobie jeszcze tych i tyle. No i zaczekamy sobie na drużynę tutaj. No tak jak już wielokrotnie chyba mówiłem, że EMP generalnie najlepiej się włącza. O, jeszcze tutaj koleś stoi oczywiście jak najbliżej drzwi. Tak jak mówiłem, nie, że EMP po prostu się włącza tylko w momencie wtedy, kiedy już jak już to wychodzimy. Nie jak wchodzimy, bo to jest bez sensu. Tak jak tamto, że Kos próbuje zdobyć gościa, który jest całkowicie niepotrzebny do niczego, ale sobie postanowił, że pójdzie po niego. No widzę, że mamy w tym. Innego targu jest prawie 50 tysięcy. To jest wystarczająco tyle, żeby wziąć go drugi raz. Tak generalnie. Zależy oczywiście, czy randomowy ogarnął, że da się to wziąć dwa razy. Dobra, no to teraz trzeba się tylko już przewierzyć i w sumie będzie sprawa prosta. Zobaczymy jeszcze, jakiego wziął on hakera, bo bronię wziął ma naprawdę potężne. Czyli no, w skrócie wziął tak dobre bronie, że, no mówiąc wprost, marnuje po prostu swoją kasę, nie? Tak to po prostu można powiedzieć wprost, że po prostu marnuje sobie swoją kasę. W sumie też i moją, i ich. Do tego, no bo niepotrzebnie zabierane jest 5%, które mogłoby być dla każdego w sumie. Więcej, no bo nie potrzeba lepszych broni na tym napadzie. Te podstawowe wystarczą w 100%. Haker 7% jest. Okej. Jest nas czterech, czyli byśmy zebrali. Według mnie wszystko zbierzemy. Oczywiście, jeżeli wiadomo, byłoby takie rozstawienie, żeby każdy z nich mógł sobie po prostu podnosić. A to nie jest takie rozstawienie, że każdy z nich może podnosić. O kurde, to źle zrobiłem. Zobaczcie, no i teraz jakie opóźnienie. A tutaj opóźnienie nie jest dobre. Zobaczcie, tam jeden koleś będzie walczył z tymi drzwiami. To jest niedobre. Ja
tutaj zdążę otworzyć. Ten też walczy z drzwiami. Otworzył, co prawda. Trochę mu to zajęło, ale dał radę. W sumie dobra. Ważne, że dał radę to otworzyć. No ja tutaj po prostu jadę tutaj dalej z tym wszystkim, żeby otworzyć następne, bo tamten koleś walczy z sceną, to tam już mu nie ma co przeszkadzać. Zobaczymy, czy otworzy, czy przejdzie dalej. Bo tamten, gdzie już jestem na G, no to już chama otwarte. Więc no tylko ten koleś z C został, co musi sobie otworzyć drzwiczki. I zobaczymy, czy jeszcze ten koleś, co tam podnosi mi, to tam chyba D przyjdzie do mnie. Otworzył też ten C. To się rzadko zdarza, że randomy potrafią otwierać sobie wszystko. No i do tego zbierzemy też wszystko, no bo na tym hakerze się wyrobimy. Cztery osoby damy radę. Na spokojnie. Oczywiście wiadomo, nie? Tam zaczął ktoś zbierać, jak była minuta chyba 10, ten tutaj, obok mnie najpóźniej, więc powinien według mnie w każdy w teorii się zdążyć, chyba że będą anulować przy 40 sekundach, no to wtedy tak. Wtedy nie zbierzemy wszystkiego, ale na spokojnie możemy zebrać wszystko, kompletnie wszystko. Więc zobaczymy tylko, czy oczywiście wszystko zbiorą, czy już nie wiem, będzie 30 sekunda, będą anulowali. A ten chłop zebrał, czyli bardzo dobrze, no i został tylko ten przy mnie. Wszyscy zebraliśmy, wychodzimy po prostu, wychodzimy wszyscy. Jeszcze host wierci skrytki. Skrytki akurat są całkowicie nieopłacalne. Nawet jak mamy te wiertła, to nawet nie warto ich po prostu robić. A widzę, że pan host zdecydował, że będzie wiercił skrytkę za alarm. Super, po prostu. Najlepsza decyzja, panie hoście. Zebrałeś ze skrytki może z 6000. Za tym idzie, no całkowicie się to na mnie opłacało. Sorry. To już to nie ma znaczenia. I tak już tego nie możemy cofnąć. Zrobiłeś alarm, no to musimy niestety wywalczyć sobie wyjście. Woda plus, że zrobiłeś dostawę do Gana. Minus, że sobie mamy te lepsze bronie, bo i tak nic nie zmieniają w tym wypadku. Nawet z alarmem dalej nic to nie zmienia. Najwyżej to, że teraz jak mamy prawie te 2400, no jeszcze tam wiadomo, tam 6000 z tej skrytki, no to wiadomo, że będzie troszeczkę mniej. Dobra, to po prostu można biegać, tylko trzeba wiadomo, wszystkich trafić i jako tako to będzie. Tylko jeszcze, żeby wiadomo, przejść jeszcze przez drzwi. Tyle, no i jeszcze tego gościa przy windzie ściągnąć i można windą uciekać. Okej, sobie otwieramy drzwiczki i idziemy windą. Jak ja widzę tego hosta, który chce iść na schody, nie wiedząc dlaczego, to no to się dziwię. Ale no dobrze, no, chce iść schodami, niech sobie chodzi schodami, nie? Chce walczyć dużą ilością botów, niech walczy. Właśnie dlatego jedziemy windą, aby ograniczyć po prostu strzały. Im mniej strzałów, tym lepiej. Tak jak tutaj, idziemy tą stroną, żeby też te boty jakoś się tam przegrupowały, żeby jak najmniejsze ilości nam po prostu tutaj wchodziły. Bo wiadomo, oczywiście, jak to wygląda. O kurde. Wiadomo, wygląda to po prostu w sposób taki, że patrzcie, no już wyszedłem i nikogo tutaj nie ma. Kurde, tylko jeszcze, żeby trafić w bramkę. No i idealnie. I stoję sobie przy drzwiach i oczywiście kogo z nami nie ma? Pana hosta, bo dlaczego miałby być? Kurde, patrzcie, jak go wywaliło. Pobiegł normalnie na drugą stronę. Host się zagubił po drodze. No i tylko teraz na niego czekamy tak naprawdę, no bo wszystko już jest zrobione. Patrzcie, zobaczmy, gdzie on idzie. O, idzie dopiero do nas. Nie, patrzcie, cała drużyna już jest, tylko nieba go. To jeszcze śmieszniejsze, on też może paść, a wtedy zaczynamy od początku ucieczkę. My każdy może z nas paść, ale wiecie, zaczynamy w sensie od wyjścia ze skarbca. Nie ma tutaj po drodze checkpointa. Teraz w tym momencie zaczynamy od dosłownie od kasyna, więc jeżeli teraz już ktoś padnie, no to już tam niewiele. Ale jak można zobaczyć sobie na łup, no to zmniejszyły nam się już o 100 tysięcy w czasie tej strzelaniny, a to jeszcze początek, bo jeszcze nawet nie uciekliśmy całkowicie, ale tam znaczna większość raczej zostaje w kasynie, nazwijmy, że to tak, jak to można byłoby nazwać, jeżeli jest ten alarm. Raczej większość zostawiamy w kasynie. No tutaj wiadomo, że trzeba by pójść sobie stadionem. Stadion byłby najlepszą opcją. Tutaj sobie ściągnąć tych gości, no i wyskakać się do samochodów ucieczki. Z tego co widzę, samochody akurat chyba wziął sobie 5%, więc no tutaj akurat chyba dobrze wybrał. Oczywiście wiadomo, nie, że chyba, ale na pewno wybrał, przecież w sumie on jechał, jechaliśmy tym, przecież wozem za 5%. A ja się biorę, ja się zastanawiam, czy jaki wziął kierowcę, no głupoty jakieś gadam. Normalnie wiadomo, jakiego wziął, że nie wiadomo, jakiego wziął hakera, co nie? Znaczy też bronie nie są najdroższe, nie, żeby też nie było, to nie są 10%, ale bodajże chyba to były 9%, prawdopodobnie. Kurde, ale ładnie ściągnęliście helikopter, akurat wam wyszło. Teraz są pod wielkim ostrzałem, patrzcie, ile tam się zrespiło tego wszystkiego. Nie wiem, czy oni po prostu wiedzą, że skacząc jest się szybszym. Może nie wiedzą. Albo też nie patrzą monitor, że jeden tak robi, no to chyba coś w tym musi być. O, padł. Koleś. Restart.
Jak to mogło się wydarzyć? No nie wiadomo, nie wiadomo. Dobrze, że przynajmniej powtórzyli to, bo jakby wzięli i pominęli ten napad w tym etapie, no to... Nie wiem, co bym powiedział. Jedyne, co bym powiedział, że w sumie czemu? Bo tutaj to już jest naprawdę najprostsza sprawa. Ale wiadomo, randomy różnie się decydują na różne ruchy. I ten ruch nie byłby... Nie należałby do najbardziej przemyślanych. Prawda, wiadomo, ja z tego tam napadu dostanę może z 300 tysięcy za pomoc. W najlepszym wypadku. No ale tutaj raczej wątpię, że będzie 300 tysięcy. Jednakże no... Jak to też się mówi, grosz do grosza robi sumę, nie? No a zobaczymy, co z tamtym. Ten przynajmniej koleś widzę, że powtarza ruchy. W sensie, jeżeli, jeżeli on widział, że ja to robię, no to on to powtarza, nie? No i koleś znowu padł. No jak do tego mogło dojść? No ja nie wiem, ja nie wiem. A on wcześniej padł, ten co za mną biegnął. Patrzcie, zobaczył, co ja robię, no i powtarzał za mną, nie? O, teraz nagle mu klawiatura nie działa, tam nie wiem, pad się rozłączył. No, no, oczywiście. O. Teraz jednego wczytało szybciej, innych nie. Dobra, no to przebiegamy z powrotem przez ten stadion. Może za trzecim razem się uda. Też. Ten zawsze z kolei się za mną, a tamci dalej nie wiadomo. Są gdzieś na plecach cały czas. Ja coś czuję, że będzie kolejny restart w takim razie. No ale zobaczymy. Kurde, patrzcie, ile tutaj leci wszystkiego. O, jak widać, patrzcie, się nie pomyliłem. Jest restart znowu. Chcą, żeby chłop nie walczył. A ja dalej page up nie mogę kliknąć. Ja tego dalej nie czaję. Czemu nie mam page up przycisku? O, proszę, patrzcie, kolejny kolej zaczyna powtarzać skoki. Zobaczył, co robią reszta i powtarzają. Bardzo, bardzo dobrze. No i zepsuł skoki. Tym, że nie potrafił trafić w gościa. A chodzi o to, żeby zrobił to jednym strzałem. Wtedy on się nie przewraca. I w ogóle nie. I to po prostu jest całe rozwiązanie tego problemu. Aby walnąć go jednym strzałem. Tak jak tych tutaj gości. Albo w sensie, wiecie, najbardziej jak to jest możliwe celować po prostu w głowę, nie? Jak już opadną, no to celujemy w głowę. Niby wychodzi na to, że niby zużyłem 3 naboje. No 100% wiadomo, to nie jest. Bo to wyjdzie 66 i 2 trzecie procenta, że ile naboi trafiło w głowę. Niestety jest tak słaba sytuacja, że nic nie jedzie, że trzeba aż pojechać na ten parking wyskakać. I liczyć jeszcze na farta, że tam będzie samochód dla czterech. A może być, ale też może i nie być. Zresztą niestety wiadomo, kiedy ja się już do skaczę, no to ja niestety też zostaję kierowcą, a z chęcią będę komuś innemu pokierować ten wóz. Chociaż ten tutaj koleś, może on chce pokierować. A, padł koleś i tak po drodze. Ja już nie wiem, jak można paść w tym miejscu. Jak to jest możliwe, żeby w tym miejscu też paść? Co on w ogóle pisze na tym czacie? Jaki respawn, masz przekąski w plecaku. Ja dalej nie mogę page up kliknąć. Więc no to ja mogę tylko to pominąć, więc jeżeli ktoś z nich kliknie enter, no to... Serio, nie chcę się nikomu tego auta też poprowadzić. No mi się w sumie nie chce najbardziej, bo jestem ciekaw po prostu, gdzie oni pojadą. A i tak to nie zmienia faktu. Przecież chłopa by się zgarnęło, nawet nie wie, jak się uleczyć. Bo nie wie, gdzie są przekąski. Dobra, mamy jakiś wóz, widzę, że na czterech, więc to jest bardzo duży plus. O, widzę, że chłop pierwszy tutaj wyskoczył, ale i tak nie chce prowadzić. Ja w takim razie zabiorę ich oczywiście na helikopter, bo... Nie chce mi się nigdzie indziej jechać. Tak to jakby ktoś inny pojechał, no to by było. Zobaczymy, czy będą mieli wskoczyć na niego. Jak nie będą umieli wskoczyć, no to cóż, no. Wysiadamy i oczywiście skaczemy teraz w stronę helikoptera. Zobaczymy, czy będą mieli tutaj wejść, czy po prostu zgłupieją i powiedzą, czemu w ogóle tutaj jedzie. Czemu jedzie na komisariat. Czemu się oddajemy w ręce już policji, a nie na odwrót, że mamy uciec. No, to wszystko dlatego. Przez ten słynny helikopter tutaj. I tak, dokładnie. To się dwa na głową jeszcze zrespiły. Nawet trzy. Cztery, kurde, nie no, cztery to już nie. Dobra, ja tutaj to rozwalam. Widzę, że każdy z nich potrafi tutaj wejść. To jest akurat dobre, że każdy z nich potrafi tutaj wejść. Odlatujemy, ludzie. Lecimy w takim razie sobie do kupca. Bardzo dobrze w sumie powiem, że tutaj do mnie że każdy potrafił wejść na ten helikopter, ale może jeszcze poza mną ktoś tam jeszcze wiedział, no i pokazał reszcie, a ktoś tam dał radę to i powtórzyć. Okej, no to tutaj już jest wiadomo trochę prostsza sprawa, tylko wiadomo, żeby teraz się nie rozbić o górę, po drzewa i będzie wszystko dobrze. Absolutnie wszyscy tańko, tylko jeszcze wiadomo nie wjechać w radar, aby też się... No, żeby też zacząć ich już gubić. No i jako tako to idzie. Jako tako. Idzie to naprawdę dobrze tutaj. Mimo dosyć jakichś tam problemów, wychodzi na to, że chyba się uda ukończyć ten napad, nie? Jako tako coś tutaj będzie. No prawda, hajsu z tego dużo nie będzie. Będzie do 300 tysięcy, ale raczej spodziewałbym się gdzieś tak 240. Gdzieś tak będzie z 240 tysięcy. Wydaje mi się, że da radę za ten napad dostać, ale to oczywiście sobie zobaczymy generalnie. Kurde, jeszcze do tego wylosowało jeszcze paleto, to paleto.
patrzę, kurde, jeszcze ile drogi trzeba było zrobić, żeby dojechać na sam koniec. No ale dało radę, to jest najważniejsze, żeby jak najszybciej to oczywiście tam dotrzeć. Więc teraz sobie zlatujemy powoli w dół. Świetnie. No i wszystko zaliczone. To jakbym rozbił ten helikopter, żeby wybuchł, to raczej wątpię, żeby przeniosło nas właśnie na tą cutscenkę. Troszeczkę trzeba było, zanim gra uznała, że walnąłem w ten punkt, zanim do nich doszło, to no to minęło 6-7 sekund pewno. Czyli stanowczo za dużo, żeby to żeby to pominąć. I żeby fajny był wybuch pod sam koniec. Do tego jeszcze dało mi brązę z tego wszystkiego i 252 jednak zarobiliśmy. Okej, ja obstawiałem 240, że dostanę. No niby mała różnica, ale na tych napadach mniej więcej wiadomo, ile można dostać, więc... Dobra, no i w końcu wczytało, co prawda z tego co widzę po stalonie, to chyba mój doczytało, więc... No, będzie zbugowane. Cóż, no do jakąś inną sesję mi widocznie dało. Albo z tymi gośćmi, tylko że mnie nie wczytało do jego salonu. No co za tym idzie, niestety. Niestety. Ale zawsze wiadomo, zawsze za napad 250 tysięcy piechotą nie chodzi. Tak to można po prostu by nazwać. W każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.